Tygodnik Solidarność. Daje słowo. Gościem Komisji Krajowej był dzisiaj pan James Taylor, naukowiec, współpracownik wyższego rzędu Instytutu Heartland. To jest taki naukowy instytut w Stanach Zjednoczonych, bardzo znany, zajmujący się polityką energetyczną i klimatyczną. Pozwolą państwo, że dla państwa odpowiedzi na jedno bardzo interesujące pytanie udzieli nam właśnie pan James Taylor. Bardzo przepraszamy pana jeszcze na zakończenie pana wizyty w Solidarności w Komisji Krajowej. Jak pan ocenia wartość energetyki solarnej, która w Polsce zrobiła się bardzo modna i baterie fotowoltaiczne grożą, że będą nad każdym polskim domem? So, how could you evaluate the photovoltaic solar energy, which have become very fashionable and popular in Poland? There are many panels everywhere. What's your opinion on this? That's an excellent question. Climate activists in the renewable power industry, Climate activists in the renewable power industry want us to believe that the only environmental issue is carbon dioxide emissions. Bardzo często aktywiści ochrony środowiska chcą nam wmówić, że jedynym problemem w tej materii, z jakim powinniśmy walczyć, to jest dwutlenek węgla. But it takes on average 40 square miles of solar panels to replace a single coal power plant. Ale potrzebne jest 40 mil kwadratowych ziemi wyłożonych panelami słonecznymi, żeby zastąpić jeden blok energii węglowej. Which means you're developing quite a bit of land that could be left otherwise in a natural state. Co oznacza zajęcie coraz większych powierzchni ziemi, która mogłaby być zostawiona w stanie naturalnym lub spożytkowana pod rolnictwo. And solar panels require large amounts of rare earth minerals. Dodatkowo produkcja paneli słonecznych wymaga olbrzymich ilości zasobów rzadkich. And mining rare earth minerals is much more environmentally destructive than coal mining. I wydobywanie metali rzadkich, czy zasobów rzadkich, jest dużo bardziej destrukcyjne dla środowiska naturalnego niż górnictwo węglowe. Coal resources are quite concentrated, but rare earth minerals are not concentrated, so you have to mine a great deal of earth to get a little bit of rare earth minerals. Złoża węglowe są najczęściej bardzo mocno skoncentrowane w danym miejscu, natomiast złoża rzadkie nie są i żeby wydobyć nawet niewielkie ilości metali rzadkich, trzeba przeorać olbrzymie tereny. Rare earth minerals are mining of rare earth minerals is among the most environmentally destructive practices that occur, and it's done almost entirely in China. Wydobywanie metali rzadkich jest niezwykle destrukcyjne dla środowiska naturalnego, jest przede wszystkim skomasowane w Chinach. So solar power means that more of the environment is getting destroyed, worse mining is happening, and as a result we have to pay more for our energy, and Polish coal workers are the ones paying the price with their jobs. Oznacza to, że opieranie się na energii słonecznej oznacza de facto duże straty środowiskowe, a jednocześnie kosztuje sporo miejsc pracy polskich górników. Thank you very much. Thank you. Thank you. Tygodnik Solidarność daje słowo.